Ruszamy panowie, odstępy 100 metrów. Komuś chyba maneżka spadła. Nie, chyba specjalnie skręcają na ten pieprzony piasek. Wiecie, na ile kontraktowany to jest? Wystarczająco, żebyś nie zadawał pytań, kiedy każą ci strzelać. To się cieszę. Co, nie podpisywałeś umowy? No ale przecież ja mam podpisane, kurde, z tym. Z naszą Valkyrią, tak? Tylko że... Wiadomo, nie? No jak sobie sam nie wynegocjowałeś, to tak masz. No. Wiesz, jak podpisywałem, to miało być... Może robić za wolontariat, co? Od głównej puli dostawać jakiś tam bonus, chyba 5%, jak pamiętam. Tak, z Armii Zbawienia przysłali stażystę, kurwa mać. No może i przysłali, nie wiem. Ja pierdolę, jak ja nienawidzę tego kontynentu. Piasek. Albo dżungla, gdzie ujebie cię zwykły wąż i zdechniesz po 30 minutach. Wszystkie dziwki mają typra. Dobra, pytanko ogólne. Działamy w buddy teamach, nie? Tak, dlatego je oznaczyłem. To znaczy... Czyli mamy tańczyć rogata. Gramy na tyle zgranym zespole, że tak naprawdę to... Po prostu patrzcie na swój buddy team. Nie chodzi o to, żeby wchodzić zawsze w każde pomieszczenie w tym samym składzie. Tylko żebyście patrzyli na swojego kumpla, nie? Paladyni, ty chcesz, żebyś nadzorował wszystkich mniej więcej, ale żebyś się trzymał bliżej. Jasne. Czy są jakieś pytania co do dzisiejszego zadania, żeby ludzie? Zwolnij, bo się wyrzygam zaraz. Było tyle niezle. Musimy gonić dowódcę. Ale trzęsie, cholera. Poszedł krecik? Nie, piach mi do ryja naleciał. A trzeba było kurwa wziąć gogle dodatkowo. A no, zdałyby się. Strzały na północ od naszej pozycji. No bo co, ja ten odbiornik schowam sobie do plecaka, bo on może nam się przydać w momencie tego. No jesteście grenadierem, nie? Kogo my kurwa zatrudniamy w roczniku? No mówię, że wolontariat. Nie wie, co podpisał, kiedy. Wysłaj go z jakiejś dżungli czy coś. Nie narzekaj, mniejszą pulę dostaję. No więc i dla nas. Uważaj, żeby mi tam w dupę nie wjechać. Jak to mi się spodoba. Ale to będzie najgorsze, bo nie będziesz musiał to robić drugi raz, jak ci zapłacą. No tak. Interesik. Dakar, kurwa. Tylko Charlie Derta, nie wiem czy... No właśnie.
nie rozumiem trochę tego planu. To trzymajcie. Chyba jedziemy według... razem z Alfą i Brawą. Tak. Właśnie słyszę komunikację. Panowie, udajemy się na pozycję Echo i będziemy w tamtym miejscu przekraczali brud, bo nie ma opcji przejechać. Przyjął. Ruszajcie. Ja tam też nie mam mostu. Chyba, że przyjmiemy jakiegoś BTR-a wroga. Mogliśmy wziąć te rosyjskie gazy, nie? To nie nasze są żołnierz. Zawsze mogą być nasze. No. Myślisz, żeby się... wszystko przejedzie. Myślisz, a oje, patrz, tych co nam płacili jeszcze, nie? Znaczy, takie rzeczy to się robi, ale dopiero po robocie. Zresztą, no umówmy się, jednak nasza firma jest dla nas solidności, więc lepiej nie opierdolić mocodawcy. Tak, żaden zlikwidowany cel jeszcze nie stał. Pamiętam, jak jedna grupa, jak jeszcze walczyliśmy w Czeczeniu, została nasłana na drugą. No nie skończyło się to zbyt dobrze. Jakie strzały było słychać? Tak, słychać. Zbyt to nie było Blackwater? Taki ostrzał. Uwaga. No, celny bardzo. Znowu daj tym małpom kałachy. Ja pierdolę. O, kufa. Tak, miasta są, widzę kontakty. Jedźcie zgodnie z konwojem, bo chłopaki inaczej będą jechać z nią z ostrzałem. Czyli na czarnym lądzie nic się nie zmieniło, daję małpy kałacham. Uwaga! Mówiłem, trzymaj odległości. Moim w dupę wiedzie, co cisza tam z tyłu! Żołnierz! Jaki żołnierz? Ja tylko kontaktowy. Czy wiecie, kogo wy zatrudniacie? Burdel, kurwa, nie najemnicy. Sierżant Paul Walker, najlepszy kierowca w całym regimencie drugiej dywizji o Marines. Ale dobry burdel utrzymuje w tajemnicy. No moja żona myśli, że jestem w delegacji, więc... Chciałem ci przeżyć. Nie. W sumie to jest pan w delegacji. Włączcie poruczniku jakieś radyjko. Nie, tylko nie tutejsze murzyńskie gówno, proszę bardzo. Chciałbyś poczekać aż 24 na dobę leci i ta sama nuta? No nie, podziękuję. Może to miłośnik ja takiej nuty, co? Zresztą ja mam swoje radio, muszę słuchać kurwa tego co dowództwo. Maciek zgubił tampon. Maciek i Regi, takie coś tu grają. Jesteśmy w punkcie. Oczu mnie zgubił, kurwa. Przekraczamy punkt. Punkt tak, a nie przyjezdny. Damy radę, patrzcie. Poczekajcie. A echo co zrobiło? Poczekajcie. Idziemy przez brud. Tak, dobra. Patrz jak będzie się... Patrz jak się zrobi teraz. Pojedynczo przez brud, pojedynczo. O, da radę. To możemy setki. To trzeba się szybko wjebać, dowódco. Nic nie na szybko. Na szybko to się wjebać tylko do sąsiada. Jak się coś kradnie. A nie kurwa moim sprzętem przez rzekę. Ty hajtu zarabiacie, jeszcze podpierdajacie coś się tu zrozumie? No tak, ale wiesz, trochę hajtu zarabiamy, ale ten sprzęt też dużo kosztuje. Kurwa, jesteśmy tego tyle zarabiamy. Nie ruszaj kurwa tym wozem, jak nie masz pozwolenia. Alfa, prowadź konwój do punktu T-stop. O minach słyszałeś, kolego? Jak dowództwo wypierdoli mina, to mi nie szkoda, ale ja się swoje jajca jakoś dbam. I o twoje też przy okazji.
Wydaje mi się, że przeciwnik, z którym walczymy, jest w miarę inteligentny, żeby na drodze stawiać miny, a nie obok. Właśnie, rzecz w tym, że inteligentny przeciwnik będzie stawiał miny obok, a nie na drodze. Bo inteligentny przeciwnik pomyśli, że miny są na drodze. Tak jak jest, ma kontakt ogniowy w okolicy szkoły, chłopaki, więc proszę was, żebyście się trochę skupili, bo się robi niebezpieczny. Ostrzał. Ale to przyjął. Czemu mamy gorszą robotę? O. Zawsze mamy gorszą robotę. Ale mamy lepszą płacę. Dobra, panowie, będziemy tutaj odjeżdżać w lewo. Tutaj w lewo, na tym skrzyżowaniu, które minęliśmy. A czemu oni jadą tam? Kierowca, bo mają inne rozkazy. Mieliśmy jechać z Charlie. Czemu Charlie pojechał naprzód? Charlie, nie pomyliście drogi przypadkiem? Pomylili, bo wracałem. Ty się słuchaj dowódcy, a nie patrz na inny. Zbliżamy się do miejscowości, więc trzeba być bardzo uważny. Dobra, panowie, parkujemy za skałą i z wozu. Walą. Zatrzymaj z wozu. Lewej walą, lewej walą. Delta pod ostrzałem, wyszliśmy z wozu, jesteśmy, atakujemy na pozycję. To chyba na wieżę. MG. Dostajesz, prawda? Nie dostajesz. Widzę, nie dostałem jeszcze. Dostajesz. MG zaporowy na wieżę. Szaku dostał, medyk dostał. Jak tam krzakujesz? Kurwa, medyk. Widzę ich, oni są na dachu, dwa kontakty, dach 330 azymut. Na budyneczku, dwa kontakty. Szyty, też szyty. MG, widzisz te dwa kontakty na dachu na 330? Taki kamieniczka taka. Na dachach są panowie. Kamienny budynek, no, 330. Widzę go. Dwie osoby na dachu. Odległość mniej więcej 300 metrów trafiony. Tam też drugi chyba był. Spokojnie, niech przestrzeje wam łów. Dobra, panowie. Potwierdźcie, czy go odjąłem. Żeby nie mieli na nas widoku. Ruszajcie się. Delta do Charlie. Charlie, zgłoś. Czali, będziemy zabezpieczać lewą stronę waszego podejścia. Panowie, pilnujemy lewej strony. Główny budynek szkoły silnie obsadzony. 331 kontakt.
szeroko. Grenady, rebni parę razy. No, czterech już zdjąłem. Czy nasi są już w tym miasteczku po prawej? Powtórz. Czy są nasi w miasteczku po prawej? Tak, potwierdzam. Nie mów, że otworzyłeś do nich ogień. Nie, ale widziałem ich. Dowódco, po lewej mamy fajne zejście. Możemy spokojnie podejść pod ten. Pod mury. Wstrzymujemy. Wstrzymaj z tym granikiem na razie. Potwierdzam. Zabezpieczamy wasze podejście do szkoły. Nasi podchodzą już do budynku. Który dostał? Paladyni ranny. Paladyni, wycofaj się. Wycofuję. Nawet są zgodni. Dobra, wstrzymajcie panowie, bo nasi są już tuż przy kompleksie szkoły. Nie musi dawać mi możliwości. Jeden w drzwiach po lewej stronie. Padł. Dobra, gotowy. Wszyscy co oni zrobi? Badania operacyjne. Dobra, panowie. Wrócisz kurwa, jakbyś Niemiec chciał kurwa rozjebać. Czy ktoś jeszcze? Nie wchodzimy panowie tam. To co, mamy cieszyć się tam budynek razem z drużynami? Dołączcie. Czy mamy cieszyć się tam budynek razem z drużynami? Zajmijcie północną część tam. Panowie, przejdziemy sobie w inne miejsce. Będziemy ubezpieczać wejście ze strony wioski. Który kierunek? No, RPG, kurwa. Może mają Rogacz, migiem po samochód.
reszta drużyny możecie brać szpej z poległych. Rogacz, odprowadzasz samochód pod szkołę. Przyjął. Co ten brudes ma ciekawego? RPG miał, skubany. Ja pytam o pieniądze, nie RPG. Ale pieniądze już wziąłem, co ty chcesz? No, już widzę, jak się podzielisz parę dni. No, wy... Stary fiut. Dlaczego zawsze drużyny szturmowe mają najlepiej pod tym względem? Nie się pytasz. Ale tym bambusom też płacą do... Co prawda były tak, to przynajmniej... Tak, płacą im po 2, nie po 20. No tak, czy 20, ale zawsze coś, nie? Teraz zabiłem, kurwa, dowódcę Charlie. To? To nie przyznałeś się, że to te. Kto? Kto zastrzelił? Kto zabił dowódcę Charlie? Artikę. Artikę? Brawo, nie dostałeś natychmiastowy awans z drabiny społecznej. I tak chuje. Parwa leciwo na pojazd, cały czas tą. Dobra, gotowe. Ale kumpla zabić to... Iść na tak, kurwa, kumpla. Ja biegnę pod murem, dostaję ostrzał, od razu się puszczam serię, patrzę, a to jednak był mój. On zaczął, ja odpowiedziałem, no sorry, szybszy byłem. Dobra, panienki. Mam większą broń. Artik szczególnie, nie pierdolę. Obsadzać. Northwest wasze. Mówicie sobie na dach, bierę sobie. Tak jest. Dowódca jest. Jeśli obsadzają, to mamy czas, żeby szabrować po dolarach. Dowódca jest. Tak. Idę na najwyższe pierdolę. Co by sobie spalni? No jakby tak... Zreperować i... Wiem, o czym myślisz. Wiem, o czym myślisz. Tak, właśnie o tym myślę. Ale nie sądzę. To poprowadzi nam tego... To jest czegoś? Jako antyki. A w sumie za parę muzeum, albo coś. Za baron by to upchać poszło. Delta do hotel zgłoś. Ale nie opłacałoby się to sprowadzać. Samochód Delty podprowadzony, czekamy na rozkaz. Dobra, panowie. Poszukuję tutaj ochotnika. A Rachel jest chętny. A Rachel widzisz mi na ochotnika. A nie, już masz MG. Paladyni, wyglądasz mi na ochotnika. Nie. Wyglądam? Masz w sobie urodzoną no, coś, co mają ochotnika. Przepraszam, że mam miał to pytanie. Ile dajesz? Daję ci RPG, nie pytaj za ile. Rodacz ma RPG. A, już go wziąłeś. Nie, ja innego wziąłem. Gdzie jest drugi? Dobra, a nie... Dobra, okej, okay. Bierz. W razie czego będzie do czego strzelać do brudasów. Gdzie jest drugi RPG? Nie, chyba nie, bo będziemy musieli iść po te progi. Ile ważysz? Mogę się przejść zaraz, mistrz. Wziąłeś rakiety? Mi się jeszcze zmieszczą z... Zaraz zobaczymy, jak przyjadę, bo tam gdzie. Na 300 daleko mamy samolot, prawdopodobnie cywilny. Cywilny samolot na 300, uważać. To hotel przyjąłem. Jedna drużyna sobie wzięła RPG. To tutaj mają samoloty? Dobra, chłopaki, szukać fajek, czegokolwiek chcecie, na razie mamy przerwę. Tutaj nawet fajki daje chyba, więc uważajcie. Pakuję kałachy do pojazdu. Sprzedaż. Kałach tutaj idzie po 3 dolary, bo 4. Nie opłaca się. 300 dolarów. Ale sprzedam u siebie, zawsze lepiej. Źródło dochodów. Zakładnicy. No na co źródło dochodów. Co za się to mój portfel. Aha. No nie, szef, tylko ja widzę nie pana. Cieszę się. Dowódca jest? Ty, od kiedy te debili zakładu ratunkowego? Tak, słucham. My tutaj wrócimy, czy nie? A powiedz mi, co chcesz ukraść, ja ci powiem, czy wrócimy. No portfele tym burzymy. Nie sądzę. Znaczy, to są akurat ale zakładnicy, bardzo, więc nimi nic nie zabierasz. Ale powiedz mi czego, co byś chciał dostać, a ja ci bardzo dobrze wytłumaczę, dlaczego tego nie dostaniesz. Rogacz? Ale proszę bardzo, poruszniku Szakalsi, odpierdolicie od mojej drużyny. Trzeba się przystosować do ciężkiej schody, zgarnie się dowód. Przestań na mnie dziwnie. Potem się rozdzielamy. Bo dobra, kurwa, sam se wstrzyknę. Ej, jak on stracił przytomność nagle, dostałem dwie morfiny. Tak, jak już jest pojazdy Google. Wbijam epi. Wiesz już jak znajdę w swoim drużynę? Bierz co się da, Felini. Przechodzę. Czyli mogę wziąć. Dobra.
powiem wam tak. Dobra, dobra. Z tego, że go zabiję, więc też się jest mi żal. Jestem dumny z tego, jak szybko to zrobiłem. Nie, trzy kule posłał w moją stronę, myk, brrrt, nie ma go, nie? Tylko po tym, jak padał, coś ogarnąłem, że u nich raczej by nie mieli długiego radia i kamizelki, nie? O kurwa, Norbi, przepraszam, kurwa, ręka mi zeszła, poważnie. Wbiłem co jest pier... Pojebało cię, kurwa, nie ma się co wbijać. Sorry, kurwa. Ej, dobra, mam w plecaku to u Dalmierza, jak chcecie jednego. Za kale chyba ci wbiję chuja w dupę. Weź się ode mnie ten Dalmierz z plecaka. Co to za pedalskie konfakty tam u góry? Weź się ode mnie ten... Ja nie szefu, wiem. Szefu chce Dalmierz, bo mieli te ciuczmoki. Ja muszę to do moich. Ewentualnie epidemiczne, kurwa, te ciuczmoki miały Dalmierz przy sobie. Chcesz szefu jeden? A daj mi. To proszę w plecaku. Myślałem, że się poszliście bolcować albo coś. Na Charlie coś się podobało. No to nie, my jesteśmy tego przeciwieństwem. Chociaż zdarzają się. Chyba w Czeczeni nie byliście. Ale medyka, bo tutaj kolegę plecy bolą. Dlatego wolałem się do was przenieść, bo nie chciałem zginąć od bohaterskiego strzału w plecy. Tylko widzisz, rotmistrz. U nas rotmistrz jest pewien problem. A to prywatnie czy na NFZ? Im więcej u nas, tym mniej lamy. A prywatnie. No tak, ale ja jako świeżak zrzekam się połowy garzy na rzecz dowódcy. Na rzecz dowódcy to masz przywileje rozkazane, że możesz zrzec wszystkiego. Jakie mają jednostkę, więc możesz albo zgodzić się na moje warunki, ja albo przeciwnie. Hotel do wszystkich, zebranie dowódcy. No, porobisz tak pół roku i pomyślimy. Podstawową garzę... Drużyna, czekacie w pojazdach na resztę. Montuje się, poruszniku? Podstawową garzę chętnie oddam po poruszykowi, natomiast jak znajdę coś przy zwłokach, to moje, okej? Okay? Co ty kurwa takie jesteś dziarczyńca? Alfa jest, Delta jest. Echo jest. Charlie jest. Simple filmów na tę chwilę. Ogarnię. Dobra, jest komplet. Dobra, panowie, następny plan zakłada zajęcie tego miasta. Plan podejścia jest dosyć prymitywny, jak widzicie, macie bardzo luźne propozycje zajęcia. Ogólnie rzecz wygląda tak. Alfa plus Bravo zajmuje się... Nie wstrzykiwałem ci morfinę. Nie wstrzykiwałem ci morfinę. Morda na radio. Ogólnie Alfa plus Bravo zajmuje się sektorem niebieskim. Czarny Delta sektor czerwony. Echo sektor żółty i patrzy, żeby nic tam nie przyjechało z północy. Pytania? Gdzie jest sektor żółty? No dobra jest. A co z tą północą częścią? No właśnie tutaj. Jest jeszcze kawałek industrialną. Pustego. A przepraszam, dobra. Który? No kurwa, nie dawałem ci morfiny. Jakim cudem? Ale nic szefie, nie to może jeszcze inaczej. Nie, ta. Dla każdej z drużyn. Kałachy z wyrytym P w samochodzie są moje. Rej na radio. Prośbę, może założę żółtą opaskę, żeby było wiadomo, że jestem świeżak. Lubię FPI od czasu do czasu. Nie, bądź na biało. Okej. Okay. Alfa, brawo. Zieloną powinien założyć, że jesteś zielony w tych sprawach, a nie żółtą. To mogę założyć zieloną opaskę? Nie. No i dobrze. Siadaj do Hambi. No jest. Tam, gdzie jest twój kolega. Tam, gdzie górę, daj na dół, o to chodzi. Dokładnie. Okej. Tak więc jeszcze jakaś minutka, co potrzebujecie, wylecicie, co teraz zapowiedzieć papierosa i jedziemy z tym. A co z tymi brudasami? Charlie? Z tymi brudasami? W związku, że jesteście pierwsi w alfabecie, bierzecie górę. Ja się nimi zajmę. Browarów nie braliśmy, co? Mówię co? Przepraszam, tak. Ja nie im nawet jeżdżę do boksu, nie ma problemu, do mnie z tekstem. Ej, nie, ale... Dobra drużyna, pakować gacie. Niech ktoś inny teraz prowadzi Rysiu. A nic, przedem zobaczmy. Co, przegrało wam? Na chwilę muszę sprawdzić tutaj tego GPS-a. Przyjąłem. Nie no, brak. No, zegarki i okularki są moje. To mi zajebie ten pierdol. To Kaśka moja. A KM-y moje. A sam sobie pojeżdżę. W razie czego mam mikrodegra. Do jakiegoś pokoju. Zerknijcie na panowie na mapę. Bo teraz kimś, tak? Każdy ma mapę? Tak.
No, widzą na północy miasteczko zdobyte przez pantyzantów o malowniczej nazwie. Chuj mnie to obchodzi, Ubuntu Elubelu? Tak. Fantastycznie. Bierzemy południową część razem z Charlie. Ten czerwony sektor jest nasz. Przyjął. Hotel do wszystkich. Wyzwalamy miasto o godzinie 7.10. Powtarzam, godzina 7.10 wchodzimy do miasta. O 7.10 wchodzimy do miasta, mamy jeszcze 2 minuty na grzebanie się w jajach. A, i przepraszam, że na kogoś naskoczyłem, jak gadał coś na radio, ale panowie, nie po to kazałem wam się zgadać w kupie i pójść na spotkanie dowódców, żeby ktoś mi pieprzył coś na radio. Aha. A kurde. Wyskakujemy? Nie. Jak nie, to nie. Technika w mieście. Główna droga. Wyskakujemy. No nie chcemy, żeby nasze zegarki wyleciały w powietrze, co? Ściągnięty, ściągnięty. Moje kałachy? Moja pkaśka. Teraz każdy będzie mówił, co jest jego, tak? Tak! Ja wam tak nie ufam, żeby zostawić mój towar. Dobra, panowie, z powrotem do fury. Pekaśka to za dwa koła pójdzie. A te zegarki? Wszyscy w środku? I oryginalne okularki? Wszyscy. To Rolexy są. No tak. A skąd te murzyny Rolexy mają? A myślisz, Robiły. Że to oryginalne są Rolexy? Bo ja nie sądzę. Jeszcze się przekonamy, kto robi na tym więcej hajsu. Dobra, panowie, te... Ja bym to nazwał tojkami, ale oni pewnie mieszkają. Parkujemy tutaj, kurwa, jak resztę śmiedzi. Idziemy z buta. Śmiedzi! Dobra, w sumie macie rację, nie ma co tego wąchać. Się auto zgnie. Dobra, zważę. Mamy jeszcze 3 minuty, panowie, ktoś musi szlugę nie chwalić. Puścicie restroba? Dobra, jakby co, wchodzimy stąd już z buta, stoimy tu chłopika. Parę, ty masz podejrzeć, ty masz jak podejrzeć Hunteraya. A masz ten odbiornik? No właśnie nie, ja mam same granaty. Matrix miał. A dobra, dobra. Nasi już weszli do miasta. Jeszcze 2 minuty. Nasi wchodzą. Na 10 już są. Chyba alfa. Mamy wejść na 10 po 7. No to jeszcze minut. Półtorej minuty. Czekajcie. No niżej nie mogliście tego jebnąć, co? Jak Baro podejdzie, to zapytam się go, czy nie oddać tamtemu gościowi tych granatów kontrowych. I taki tak odbiornika nie mam nigdy znacznego. To ważą aż tyle wzrost. Nie, jakby tamten nie uwięcił. Dobra, zostaw. Jakby się znajdzie z innego trupa. Delta z tyłu. Dobra, panowie, zostańca śpiewa. Sekcja niebieska, wchodzimy w lewą stronę. Po drodze? Dobra, kontakty? Odpowiedź o Charlie. Tak, kontakty były. Zacząć 10 po. Przepraszam. Ruszałem pana. Nie, możesz powtórzyć. Coś ciężkiego widzicie?
widać nic ciężkiego. Jeżeli mieli rakiety do RPG, to mówcie. Idziemy z lewej strony, panowie. Halo. Ryś. Co jest, rogacz? Lewa strona. No, a z której jesteśmy, jak nie z lewej? Delta wchodzi na miasto. Lewa czysta. O, jest to auto, jest to auto! Jest to auto. Ranny, mam rannego. Granat leci! Wyciągnijcie go stamtąd. Granat! Kurwa! Uwaga, granat poszedł. Pójdzie jeszcze tam jeden. Tam był ten uzbrojony... Tak, widziałem! Nie? Drugi poszedł, chyba widziałem mi. Wschodniej części. Dzięki, dzięki. Tam mnie zajebał. Wypłata taka sama. A, to był ten samochód. Już cieszy. Nie wychylać się tam, on tam stoi. Zdjęty ten samochód. Nie, niż ty pan. Zdjęty jest! Rzuciłem dwa granaty w niego. Zdjęty jest, spokojnie. Zabezpieczcie azymę. No Rogacz, teraz to już na pewno nigdy nie pojedziesz. Jeśli już to do szpitala. Aha. A wiesz, czy jest dodatkowy pakiet? Ubezpieczeniowy? Niestety. Rogacz, e-pakiet dla ciebie. Wiem. Kolej. Mam pokrycie u medyka dowódcy. Potwierdzam, pura już czysta. Dobra, powtórz komunikat nieczytelny. Czemu żyć? Nie patrz. Chcesz ten pocisk? Nie, no. Myślę, że jedna rakieta się przyda jednej osobie. Ale jak chcesz, można no, to czy łap. O, super. To tu się zmieści. No, to jakiś inny model kołacha, może się za więcej sprzeda. Delta przyjął. Archael, śmigasz nam po pojazd do tego punktu. Co miałem słyszeć? Przyjąłem, panuje. Przepraszam, buduję bunkier. Dobra, mam razem trzy pociski do wódz. Przyjąłem, nie pobiera więcej. Dowódca. Tak. Dowódcy. Kurwa, macie to strzelać. Paladyn, nie jako opuść się zaraz stąd na kamę. Zajebiście się. Za późno. No są w gardu. Jakim bojowym głosem. Za późno. Bunkier zbudował. Jeszcze się dziewczyny pewnie obmurowały?
Co taki ładny kurwidołek, popatrzcie go. Co pan poruszni taki cieniutki głos? Mi tam poruszni. Na asfalcie, że się wykopał, nie wiem. Szanuję. Szanuję. Ale dajcie nam wykonać. Ten asfalt tutaj to gówno. A nie asfalt, tak. Jebnąłem raz sapelko i od razu rozleciało się na pół. Teoretycznie jesteście w naszym terenie jeszcze. Wsiadam kapelusz. Ja tu tylko wykonuję rozkazy. A miał zegarek jakiś? Kapelusz, nie zegarek. Ja ci mogę AKM-a za 3 kafle sprzedać. Może więcej komunikatów. Sprzedam zegarki. Mam 8 zegarków. Kto chce? I 2 okulary przyciemniane. Targ się tu zrobił. Masz Rolexa? Tak. W końcu jesteśmy u Murzynów, to targujemy się jak Murzyni. Tak. Po żelanczu. O nie, zajebałeś mi bandanę. Łololololololo. Panowie, wy jesteście z Charlie? Echo. Z Echo. Echo, okej. Ale... Dowódco... Żółto mi przed oczami. Śmierdzi ta bandana, Franklin? Chyba coś jadę, Katerman. Bo nie wraca. Tak, to Franklin, no. Chyba dostaliście HIFA. Żółto mi przed oczami jakoś. Jak muzyki zębów nie myją, no co? No nie wiem. No tak, zapytaj się, kiedy mamy rozpocząć. Delta przyjął. Mamy iść na... Dobra, dziewczyny, dosyć pierdolenia do fury. Nie zakładaj tego, bo to żółte jest. Ale już teraz mamy iść na... No nie zakładam. Ja tylko RPG leżący na ziemi. Ale halo, zostajesz na kierowcy. Przepraszam, proszę mi zaspierdalać krzaku. Panie... Ja panie dowódco, poruszniku. Tak, słucham. Pamiętacie jeszcze wydarzenia z Kuwaitu w 91? Tak, miałem sranie. O, to będzie niedługo nowa misja w Kuwaicie. Dużo płacą, zapiszcie się. Panowie, poważnie kiedy? Piąty. Wstrzymajcie, jest strzał do punktu, do którego mamy jechać. Przed chwilą dodali. Coś się popsuło, przepraszam panowie. Znaczy kontakty dodają, tak? Wysiadaj. No dobra. Przejście po prostu. Będzie szybciej. Będę powtarzał po operacji. Mówicie o kontraktach, że piątek, a ja widzę zaznaczony, że na sobotę. Jak nie, to jest? Na sobotę, na piąty. Aha. Kurwa, piąty mówię, słuchaj, żałujesz. Czy coś się stało z kołem, czy mi się wydaje? Jakby prawa strona jest niżej. No tak usiadłem ciężko z tym wszystkim, z tymi Rolexami, to tak okay. Się przegiął. Bogactwo. A bo ten asfalt pieprzony. No ty zajebał ten okno. Opole. A na czego... alimenty nie ma komu dało... płacić. Tak. Czego się spodziewaliście? Prosty druk tutaj? Widzicie jak cały łup po prawej stronie na płacę siedzi? Leży? No i pchełka. Nasz wolontariat. Pierdalaj. Ale wiesz, to nie jest tak, że oni ci muszą zapłacić, wiesz o tym. Oni mogą. Kurwa, jeszcze jakiegoś lwa spotkamy? Właśnie, zrobicie mi zdjęcie z lwa, co? Kto znowu wziął tą kominiarkę z HIFem? Nie, to z rakiem ona jest. To ze wszystkim. Że rządźką kurwa od razu. No ja nie wiem co byś ty robił, żebyś dostał rządźki od chusty. Nie wiem. Na drodze nie jechał jakiś pojazd? Na drodze jedzie uzbrojony pojazd Azymut. 60 walił chyba po 16. Teraz otworzył ogień. A, chyba tak. Dobra, zjedziemy mu z drogi. Piechota? To nasi. No, niedaleko tego pojazdu właśnie przejechali. No chłopaki też jak macie, że jak zacznie się długa słoneczka, to nie może się przerwać. Cisza. Dobra panowie, mamy bardzo chujową robotę przed nami.
Znowu. Dużo pojazdów, BWP oraz śmigłowce. Ja słyszałem, że nie będzie oporu. Chyba trzeba będzie W sumie śmigłowy też można powiedzieć. Nie wierzę w to. Jeszcze 10 czołgów w hangarach naliczyli. Pokij im. Nieważne. Tak, ale też chciałem o to spytać. Unosi, Jezu. Na pewno z tego coś trafią. Jestem pewien. Pani tego włączyć nie potrafi. Delta na punkcie hotel, prowadzimy spot. O kurde, ile tych śmigłowców. Mogę puścić Huntira w ten obóz tam. A po co ci Huntir, skoro wszystko widać, chłopie? Tam za dużo stamtąd nie załatwiam. Paru piechociarzy na północy przy wyjeździe. Piechota też jest na budynkach. I na wieżach. O, wiem. Mi 24 na 6. Panowie, informacje od HQ. Oczekujemy na plan od HQ, który pojawi się na mapie. Natomiast w tym momencie zostaje nam potrącone z każdej maszyny, którą nie zniszczą. Rzucić Huntira, czy... Nie, tam jakiś leciał. Jeszcze leci. Czy jak podejdziemy bliżej. Roger that. Jeszcze no ja. I na co ten Huntir ci był potrzebny teraz? Z każdej maszyny, którą nie rozwaliliśmy, tak? Dobrze usłyszałem, powiedzieliście, tak? Czy inaczej. Maszyny aktywne oczywiście trzeba niszczyć, bo inaczej dostaniemy w pizdę, ale chodzi o to, że sprzęt, który jest nieruszany, żeby pozostał w tym stanie. Tak jest, jak będziecie coś, założycie coś ruchomego, to dajcie znać i zasięg też podajcie. To wtedy się tym zajmę. Co za ketyn szczeli tego Huntira? Jak myślisz? Wolontariat? Ja. Kurde, chciałem opylać te śmigłowce, ale no, i bawię. Nie było mowy o opylaniu. Tylko o niezniszczeniu. Jak w tych śmigłowcach będzie coś zajebistego, to wiesz. Myślę, że nie zauważył, jak mam trochę wędrę. Ile tych Huntirów poszło? Ja pierdolę. Mają od każdej drużyny chyba. Po jeden. Widzę jednego gościa z RPG-em. Dwóch tam jest przy śmigłowcach. Tak, jeszcze, tak. Przy Mi-24 gdzieś tam latają jeszcze. Nie, jest mnóstwo na wieżach na pewno. Na każdej wieży jest co najmniej jeden. Tam na północnym wyjeździe jest trzech oraz dalej. Panowie, mamy rozrysowane podejście. Zostańcie na miejscu. Okopcie się, zapalcie fajki, oglądajcie pornos. Na czym? Na wieży kontroli lotów.
Rogacz? Co? Nie za ciężko ci z tym? Wszystko ok. No, w sumie RPGa nosisz, trochę to waży. Prawda. No dobra, nie przeszkadzam. No spoko. Panowie z biurka, bo idziemy po wóz. Archal, jak zwykle, masz bardzo ważne zadanie. Musisz zdjąć wóz. Przyjąłem, zaraz poprowadzę. Mamy wyrusza, czy zostajemy na miejscu? Co robił? Grał w papier, kamień, nożyce, kto robi wymów, może. Rogers, do mnie. Zaczął ostrzał. Jak wszyscy strzelają, to ja też sobie postrzelam. Poczekajcie, da każdy im wstrzymać ogień i ja wtedy będę jechał, to wtedy nie strzelałem. Okej. Okay. Podjedźcie mi tym Hamwikiem. Do was? Tak, do naszej pozycji. Najlepiej drogą, tam po lewej stronie. Ale gdzie ty jesteś z tą furą? Fura zastawiona, siedzę w okopach. Dobra, Rogacz. Jestem. Panowie, podchodzimy, Rogacz. Wiesz kiedy uderzać, kiedy będziemy już mniej więcej w dole. Podprowadzaj furę. Panowie, szturm. Podchodzimy lewą stroną. Sturmem! Tak! Kasa. Sturmem, panowie! Rogacz, drogą masz w miarę dobre podejście. Przyjął. Którymi pokazywaliście, to tam jest taka na samym rogu, od której strony idziecie, jest wieża. Tam mniej więcej przy tej wieży się wbije. Od prawej strony i od lewej strony jest wieża. To wbija się od strony prawej. Do reszty drużyny wstrzymujemy przy skałach. Wyłam zrobiony. Zapraszam, Dzień. Panowie. Padłem w środku. Sprawdźcie Rogacza, czy żyje. Nic się nie stało, spoko.
nisko. Pomyślcie. Dowódca leży. Medyk. Przyjął. Proszę. Znalazłem dokumenty tajne. To był ten pułkownik? Dowódco! Czy dowódca żyje? Dowódca żyje, nie operacyjny. Tak, żyje, żyje. Dokumenty ważne znalazłem. Tutaj ze wschodniej strony zbliża się jaki pojazd cywilny. Co to za dokumenty? Powtórzcie. Tutaj w tej kanciapie takiej, przy, właśnie przy tych helkach na wschód jest, jest laptop z informacjami. Przyjąłem, podaję do HQ. A to informacje takie nie do wzięcia chyba. Moglibyście zobaczyć. Technika we wschodu. Do wschodu przyjął. Śmigło puste. Pokażcie mi, gdzie są te informacje. W tym budynku. Przechodziliście, wchodziliście. Uważaj, pchełka przy tym wyjściu. Tak, to lepiej iść na samym końcu. Spokojnie. Panowie? Po lewej. Tak? Pojazdy na płytę lotniska za 10 minut, ale do tej pory macie kraść, co się kurwa da. Przyjął. Zdacie cielką? Dawaj po amunicji ze śmigłowca. Ty czołgasz coś fajnego? Właśnie idę sprawdzić. Ty byś ten nie ujrzał. Potwierdzam, amunicja za 40 tysięcy. Inaczej, coś co udałoby się zabrać, tak by nikt się nie pokapował. Ale niech się wszyscy kapną, mamy zielone na szaber. Podbieram pojazd, panowie, za 5 minut zbiórka między helikopterami. Dowódco, to jak mamy zielone na szabrowanie, to mogę BMP-sy zagarnąć. A możesz do niego wsiąść jako kierowca? A to mi śmigłowy z Nebaju sprzedał. Nie da się, no cholery. Ale patrz, kurde, te KM-y w sumie można wziąć. Powiemy, że murzyny ukradł. No możemy. Ale chce ci się to targać. No ciężkie to. Wykonuję rozkaz, szabrowanie. Roku wcześniej przyszedł Mikołaj. Północny wschód, mamy mały kontratak, panowie, ale chłopaki mam nadzieję, że sobie poradzą. Nieoperacyjne minuty.
patrzcie, kurde. Załatwiłem tego. Przejęliśmy 50. Ale 50 czego? Wódki? Pojazd 50, ale chyba już nie pojedzie. Takie mnie informacje nie interesują, żołnierz. Czy to odrzutowce można też opylić? Dobra, do samochodu, panowie. Czekamy na was przy czołgach. Ja jestem przy wyjeździe, coś. Już idę do was. No i kto co ukradł? Chwalcie się. Ostatni. Wszyscy w samochodzie? Co ja zabrałem? Na cios to na pewno zabrałem. Nasze auto? Tak. No raczej nie, bo nie ma naszych kałachów i moich kurde zegarków. Wziąłem auto, którym się rozwieliśmy przez... No i gdzie jest moja PKŚka? Panowie, no to dziękujcie Rogaczowi, który dzielnie stwierdził, że bierze to auto, a nie inne do rozwalania barier. Rogacz, ty chuju. Szkoła jesteś winien. Rogacz, ile ci daj, co? Ja wziąłem auto, które pokazał mi wziąć pan nasz dowódca, także dziękujcie panu dowódcy. A mi kazał przyjechać naszym na naszą pozycję i ja się nie było tym problemu. Ja się dowiem, który to kurde wziął nasze auto. Kto się sprzedał? Gdzie wam daj, żeby oddać nasze rzeczy? Tam po prawej były auta. Przeszukamy je. Co robić? Kurde, wszystkie Rolexy itp. Tak. Moje biedne zegary. Kurde, Rolexy, kurwa, moje kałachy. Kurwa, kałacha tutaj kupisz za 3 dolary. Ale kurwa, opylę u siebie za 3000. No i chuj, będziesz targał to przez samoloty. Nie, panie kurde, pilocie, to wcale nie podejrzane, że wziąłem do tobą 50 kałasznikowa. To plastikowe. Więcej cła zapłacisz za stal, niż za broń. A ja tu kurde za wszystkie pojazdy przyszyłem. Pocztą babci wyślę. No i jeszcze jebnęli w tym pojazd przy tym. Podobno nie sprawdzali mi. Ej, kto wyszedł? Top! Co ja mówię, że weryfikują kurwa paczki, a skończyło się na tym, że... No bo się czołga ostatnio 1 km na godzinę. Który to taki kurwa wycieczkowisz? No wolontariat, w końcu jest zawsze. Ja się modlę o dzień, w którym was coś zabije. Naprawdę. O, nieładnie. O, to było bardzo złe. Ojej, no przykro mi. Nie no, tak odzyskam moją pokazję. Źle mnie zrozumieliście, żołnierze. Bo to będzie tak daleki dzień, że ja już go nie dożyję. Czyli wszyscy zginiemy na tej samej minie. No, a tak się składa, że akurat mam ochotę pojeździć po bezdrożach. Panowie, więcej humoru w życiu wam by się przydało, a nie smutne jak pizda. Życie najemnika, naprawdę. Delta na punkcie. Chce pan po czymś pogadać, to mógłby pan powiedzieć nam o żonie, która myśli, że pan jest na delegacji. Ale ja wam nie powiedziałem, czy to jest moja żona.
To jest też ważna sprawa. Panowie, jak będziemy wracać po pojazdy, to sprawdźcie, kto jest nas. To jest bardzo ważne. My jak będziemy zaraz wysiadać, to ja wszystkie posprawdzę. A wszystkie zegarki pozalibrowałeś? Pod ostrzałem. ONZ pewnie kurwa strzela do nas. No ONZ. Lewej, mam lewej. Na wieży chyba ktoś jest. Tam jest samochód opancerzony, Boże, SK. Tak, było słychać. 50 jest za dużo. Tak, nie, dalej, dalej. Nie. Wozu. To jest. Dobra, mam nasz pojazd, panowie. Paladyni, patrz na zegarki, patrz, póki masz okazję. Chodź, Paladyni, szybko. Gdzie jest? Ostatni. Szybko zamieniam. Ten tutaj. Nie, weź po prostu szpejs ostatniego. Dobra, nie, kurde, zamienimy pojazdy. Wam. Odsuń się! Cofnij nim, cofaj. Dobra, towar odzyskany. Dobra robota. Frajerzy, panowie, do samochodu. Nie, wszystko spoko. Masz swoje kałachy, Pelki. Nice! Kurwa. Rogacz, Duniu! Przyjadę do siebie tych... Kurwa! ...złotem. Te okulary, jakie piękne. Ładuś. Ej, ktoś się nie pomylił przypadkiem? Jest tu nas za dużo! Ej, wyjazd! Wyjazd! Kurwa, bo ci pomogę! Jak moje zegarki mi zajebiesz, to cię zabiję. Ej, zarąba mi moje okulary przeciwsłoneczne, no nie! Wracaj, skurwysynie! Oddawaj okulary! Oddawaj je do chory! Oddaj! Trzymać! Dobra, spieprzamy. Kurwa mać. Jakie on był drużynie? Koksus? Tak, w jakiej był drużynie? Już sprawdzam. No czaj, oni byli tuż przy nami. Becho. Gdzie mam jechać? Jedź cały czas prosto. To czemu reszta drużyn stoi? Stój. Odbij w... No, zostań tutaj. Tutaj Delta do Echo zgłoś. Jak mi Koksus nie odda okularów mojego Sika, to mu zajebie. Jedziemy wzdłuż punktów, panowie. Delta przyjął. Kurwa, Polacy. Odbij tutaj. A zaraz. Na południe widzę. Jako który jadę? Jako czwarty. Przyjął. Mam czekać, czy olać? Czekamy na resztę. Dobra, gruntowa rozzyskana. Nie, dobrze jedziemy. Dobrze jedziemy. Wiem, ale czekamy, aż będziemy czwarci, tak? Podjedź dalej. Czy jeszcze do przodu? Przejął. To sama nie stała.
Albo nawet nie czekaj, bo chyba Alfa nie czeka. No Alfa już jest przy trzecim. To ich pierdolimy, jedziemy z Alfą. Tylko Alfa gdzieś wyjebała na bok. Alfa dobrze jedzie. Czyli jedź teraz w prawo. Delikatnie. Tak, mam mikrodagra, więc spoko. No to spoko, jak wszystko widzisz, to trzymaj się drogi. Jasne. A okulary twoje to ja odzyskam, nie martw się. No, mam nadzieję. Bo jak Alahu przez granicę nie będę kurde targał. To nie bierz żadnych owoców. Człowieku, ja w majtkach przeszmuglowałem trzy pająki, a ty o owocach mówisz. Jeby. Coś z prawej strony? Tak. Kurwa. Coś mocno z prawej strony. Delta, coś z północy mocno napierdala. Chyba możesz? Jakieś flary wystrzelić, to jest. A to mocno. No ja jebie. To rakiety, jak widzicie? No właśnie nie, to jest ten. To jest chyba ciężarówka, panowie. To jest kawałek chyba ciężarówki. O, który spada. Meteor. Kurwa, to... Wow! Myślę, że tylko ja w Afryce dziwne rzeczy widziałem. Róbcie zdjęcia. Czarnych nie stać na pociski. No Aidik. W Afganistanie takie coś widziałem. Żeby wow. Samochód latał 120... Ej, spadło to na Alfę jeszcze. Nie, ale z 20 tak. Nie, Alfa jedzie. Przyjął. Z 20 metrów tak, ale nie 100. Kurde, aż tak wyleciało, co to było? To przynajmniej ze 100 metrów leciało. Odbij na drogę. Tak, ale chcę ominąć to coś. Żarówka. Mam GoPro, nagrało się. Bo nie ufam wam, skurwysyny, i już ktoś mi zajebał okularki, dlatego wszystko nagrałem. Po pierwsze, mam dowód. To z szacunkiem do przełożonego. Dobrze, Ryszardzie, wybacz mi. Bo wypłatę to od kogoś dostajesz, synku. Ja tu się martwię o twoje okulary. Nie to, że chcę je wziąć dla siebie, tylko się martwię o nie. To jest tak, ranisz mi serce mówiąc takie rzeczy. Powiedział to dowódca, który nam powiedział, że chce nas zabić. Zajebiście. Cicho. To nie jest tak, że chcę, tylko mógłbym mieć lepszych podkomendnych. Po prostu chcę z wami wycisnąć was, co jest najlepsze, jak wodę ze skały. Skupcie się panowie, ostrzał z prawej strony. Mamy tak wjechać do miasta? Właśnie to będę uzgadniał. Tutaj Delta, pytanie do innych drużyn, proponuje zaparkować gdzieś przed miastem. W sumie jesteśmy już w... To trzeba odbić? Jedź na razie. Dobra, ale większe od tym, większe od tym. No, dlatego zwiększam od tym. Tak grubo zwiększam. Przy budynku NZ mamy transporter opancerzony i śmigłowiec, jak możecie zauważyć. Aktywny? No nieaktywny, ale kurde. Na informacji. Napiera. Budynek NZ postrzałem, więc poczekamy na rozkaz. ONZ to nasi... Pomagamy im, tak? Są strzelali, no. Nie, my atakujemy. Póki płacą. Chyba. No nie wiem, może Pełka nie ogarnia kto jest kim. W końcu wolontariusz. Kurwa, nie? Kiedyś strzelało do mnie ONZ, więc mi nie. Dobra, wstrzymaj się. Wysiadamy. Panowie, no, otwieramy to, ogień to, do wszystko, co do nas otwiera. Prawie atakują. Razem z ONZ-em. To nie jest ONZ, tylko United Nations. Kupcie się. Się do budynku. Kurwa, ja pierdolę! Mamy rannego.
Co się dzieje? Paladyni za mną, reszta zostań. Przejął. Co się kurwa stało? Przejechał się. Kto się przejechał? Dobra, chodźcie, wyjdziemy na dach. Chłopaki, ogar, budynek. Kurwa. Czego drużyna nie zrozumiała w informacji, reszta zostanie oprócz paleniego. Chłopaki, jak nie wrócę, wiecie co robić. Lewo. Trudno, idę z wami. Przejmuję relaksy. Ja jestem przy wejściu na dach, bo pomieszczenie na dole już inna drużyna. Dobra, całą drużyną dołączcie do nas. Wszystko sprawdzone, szefie. Jesteśmy w budynku NZ. Ostrzał gdzieś nord. Alfa na dachu. Ale ty nie na dachu. Delta, zejdź się na dół. Alfa jest już na dachu, więc zejdź się na dół. Nie chcę tam tłoku. Przyjął. Dobra, wbijamy na dach. Chcę, żebyście mi znaleźli wyjście na ten plac. Tutaj Alfa, mamy generała NZ, jakby coś. Nazywa się Antonio Beria. Banderas. Twoi. Alfa. Na górze, na dachu. Paladyni, kurwa, zdaj mi to, bo cię odepierdolimy potem. Znieś go? Uciekł. Tu hotel, zgłaszam. Paladyni, przyjął. To jest kurwa co to robi. Ten to nawet hełm jest mój. Kurwa, hełm podpierdolony. Wojto. Że to nas trzeba go zmniejszyć. Ja jestem przed ANZ-em. Widzę cię. Który kierunek ruszać? A teraz nie widzisz. Teraz już nie widzisz. Szefie, wszystko już w porządku. Za chwilę porozmawiamy w tej sprawie, dobrze? Teraz to przyjął. Panowie, skuwamy wszystkich żołnierzy ONZ i sprowadzamy ich na parter. Skuć wszystkich skurwysynów w niebieskim hełmie. ONZ-u, a hełmy można skuć go. Wracam po tamtego. Ależ nie można tak. Ja myślałem, że to posadzi. Można, jak najbardziej. Okay. Te medykamenty to się nadają do tego? Oj, tam znajomy. Gdzie ty jesteś? Poszedł na dach. Nie płacił, jest nieznajomy. No to przychodź tutaj. I zabijam naszego przyjaciela. No to już my się nie zajmiemy, spokojnie. No, Kwiat, pożegnaj się. Na razie, Michaju. No i chuj. Tutaj myślę, że będzie okej, nie? Lewej. Dzień dobry, dowódca. Dobra, widzę. Kurwa jebana. Kamen? Aj, chłopaki, chłopaki. Dobra, co się dzieje? Po raz pierwszy na jakichkolwiek działaniach w Afryce i jakieś problemy z głową mam. Dobra, mam drużyna.
Dobra, też sobie zagarnęła hełm. Ale nie, to tak? Tak, bo teraz żyje i wszystko jest w porządku. Delta do echa. Panowie, niektórzy mogą mieć słabsze kamizelki niż oni, więc jak macie słabszą, to zmieńcie. Pojedyni do mnie? Przyjął. Ja mu kurwa zaraz powiem, o co chodzi. No, z czym macie problem? Ryś. O kurna. Gdzie jest Koksus? Kurwa, Rysiu, z czym masz problem? Jak gdzie z czymś do moich człowiek... ludzi, to do mnie. Tak, gdzie jest was człowiek Koksus? Tutaj. W takim, w miejscu, w którym powinien zajebałeś mi okulary, oddawaj je. No i niech się chłopaki bawią, Wincer. Paladyni... Zajebałeś mi okulary. Paladyni, spokojnie. Ale będzie kaos. Okularki masz... Ty mi raczej powiedz, jak po... Okularki jak masz typa, po jeździe. Który spokojnie, po prostu miałem chwilowo... Nie mogę skół. No tylko jak próbuję do niego podejść, to mi spierdala. No to... Niech kto inny go skuje. No to... Przepraszam. Możesz to skuj tego gościa, co tutaj przy angliku tam. Jak to paladyni, masz swoje okulary? To nie te. Przepraszam, Rysiu. One były przyciemniane, ale bez chusty. Ten tam z tyłu? A ten, ta chusta ma chusta. No to nie wiem. Jedyne okulary, jakie miałem, to były te, które są teraz w pojeździe. Możesz jeszcze sprawić mój plecak, jak mi nie wierzysz. Gdzieś schował. Przepraszam, paladyni, ale naprawdę nie wiem, o co chodzi. Miałem jakieś czasowe problemy z głową. Franklin. Czekajcie, spokojnie, ja się nie wiem. Chcesz, to ci mogę oddać moją, nie wiem, bałakławę, jak już to... Dawaj bałakławę, żądam satysfakcji. No, zobaczymy, co ma w plecaku. Proszę. Rysiu. Co? Ja się już swoim człowiekiem zajmę. Aperka, a tutaj, o proszę. Nie ma już... powodów do mnie. Halo. No, żeby mi to było ostatni raz. Franklin, sprawdź, co miałeś w plecaku, czy nic. Panie porucznik, o co chodzi? Dobra, teraz pada mi zniknęło z plecaku. Siema. Staperka mi zniknęła i ja proszę, żeby ją zwrócić. No to kurwa, Rysiu. Ja nic nie wiem. Mogę sprzedać. Dobra, drużyna. Do więźniów ONZ zbiórka. Franklin, ty zachód. Moment, daj mi chwilę, mam mały zawrot jeszcze. Dobra. Szefie? Słucham. Paladynie, patrz tego białego, też można mówię, opieli. Jakieś tymczasowe problemy, odkąd tego komara sobie strząsnąłem z ręki. Dobra, razem ale z Franklinem... Ale już jest wszystko w porządku. Dobrze, więc wy razem z Franklinem. Wyżej głowa, też. O dobrze. Dawaj. Co ty kurwa robisz? Dobra, panowie, dosyć. Kto ma fetysz, że wszystkich odbiera? Dosyć tego. Ja ci kurwa dam jeszcze raz. Odsunąć się. Piłeś? Franklin? Zakrepuję, Bet. Miałeś rogać? Kurwa, mam. Żołnierze, ustawcie się w szeregu, kto tutaj jest. Panowie, zbiórka szeregu naprzeciwko żołnierzów ONZ. Nie rozpychajcie się. W imieniu Wolnej i Demokratycznej Republiki Isla Duali wskazuję was na karę śmierci za zamach stanu i wspieranie, wspieranie wrogów wrogów rządu. Ognie! Trzymać! Ale padnie. Moje! 3-2-1, szybko do szpeju! Brać co trzeba. Choć Paladyni mam lepszy szpej. Ostrzał tak. Ostawić się w linię! Trzymajcie. Delta wstrzymać. O, ale ładnie przyjebałem. Elegancko. Wstrzymać tira. Wiem, co was pojebało, zdejmijcie. Pojebało.
Arachel, do kurwy nędzy, zdejmij to zło, albo cię osobiście odpierdolę. Nie widzę tych kontaktów. Mi krzak zasłania, także nie jestem w stanie za bardzo zerknąć. W każdym razie, jeżeli ich widzisz, to proszę. Jeden przy budynku. Na 2-4-0. Na 2-4-0 jakiś kąt, nieważne. Jak z dziećmi, kurwa, jak z dziećmi? Dać takiemu... No widzę, widzę, bo właśnie ten mur. Kto dał panowie rozkaz na zakładanie hełmów ONZ? O, widzę, widzę, widzę. Okej, okay, otwieram ogień. Wystarczyłby jeden z naszych, który nieco bardziej traktuje swoje obowiązki poważnie, to byście ścigł w bańce. 240. Następny. Kurwa do mnie strzelać, chodź tu. Mam cię. Żryj. Twierdzę. Ale nie chodź tu się. To co jest? Chodź, chodź. Prawie trafiłem. Koła trzeba rozkręcić. Uuu, koła. Już dwa rozkręciłem. A co to za szabrowanie? Koła kradniemy. Jakie szabrowanie? jaki dumny. Uwaga, zdejmuję koło, odsuńcie się. Nie chcę was zajebać tym kołem. Tylko zajebali już. Uwaga, uważajcie, żeby nie zdarzyć się niczym. Uwaga. Tutaj to Delta, dzieje? Zabezpieczyliśmy kompleks, oficerowie zostali zlikwidowani. Szabrujemy. Co się stało? Dobra, już cztery mamy paladyni. Spoko, załadujmy je wszystkie. Ten pojazd to trzeba rozpieprzyć. Zgadza się, mam RPGa. Zatrzeć ślady i tyle. No i daj biście. Co? To hełm. Cztery koła. Cztery? Czekaj. A tu jest jeden, czekaj. No nic, no. W sumie zaraz chyba koniec operacji, jak tak. Twierdzam ruch. Myślę. Bo w sumie wszystkie kontakty wyeliminowaliśmy, a co jeszcze nam każą zrobić? Chłopaki, mam dobre zadanie do zrobienia. Na 3-5-5 jest kontakt RPG-em, raz, myk, myk. No, zabezpieczamy południowo zachód. Kurde, kurde, nie będzie, więc. Tak się nie będziemy bawić. Nie bni na 3-5-5 w te zabudowania. Tylko... Jak masz jakiś zatarg z moim człowiekiem, to wyjaśnijcie to między sobą. 3-5-5 żołnierz. Zrozumieliśmy się jasno i wyraźnie? To jest. No to ja mam nadzieję. Dostał. Załóż to koło. Jebnij na świętego spokoju. Nic fajnego nie mają, nie? Czy idzie ktoś za mną? Na przykład. Gdzie jest ten kontakt, Rysiu? Nie ma jak ich wyjąć. Ale to trzeba pojazdy stąd odprowadzić ludzi. Rotmistrz. Jestem. Paladynie, bo ci okularów chyba brakuje. Panowie, zbieramy hamwiki i sprzęt z białego wozu. United Nations. No bo mi się wydaje, nie? Coś tu grzebali. Mhm. Nie, na razie jest wszystko. Dobra, tam miałem pytanie. Panowie, odsuńcie hamwika też, brawo. No takie taktyczne, taka taktyczne. Dalej, 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 to jest za blisko. Czy wysadzamy pojazd UN? Pady, nie możesz się odsunąć?
Jasne, jasne. Dobra, nie da się więcej z tego pojazdu wyciągnąć. Możesz schować. Widzę. Czekaj, idę na stronę. Ty byś napierdolał z niego? Gdzie jest ten rozkaz? Dowódco Ryś. Czy wy jesteście trzeźwi? Rozumiem, że nie. Nie będziesz strzelał? Teraz nie mam rozkazu. Nie odpowiadają mi. Co masz? Patrz, jaka fajna pukawka. Mhm. I to nie ja wyjebałem tą broń. Mam swoją w pysaku. Dawać mi stąd. Chodź. Senior na stanowisku. To może strzelić. Mnie tam drzewo trochę zastanawia. Jeszcze blisko. Odsuńcie jeszcze ten pojazd. Tam jest parę dni. Tak? Drzewo mnie trochę zastanawia. Co? Jeszcze to drzewo trochę mnie zastanawia. No. Oni teraz to jest tutejsza ozdoba, wiesz. Specjalnie wycinają podłogę i sufit. Żeby kurwa drzewo mogło rosnąć, nie? To jest eko. Trafił? Mag blast! Nie, trzeba strzelać. Odsunąć się, odsunąć się od pojazdu. Dobra robota. Ale wytrzymałeś, kurwa, trzy pociski? Dobra, dawaj na górę. No ale kurwa śmigło naruszyli. Trzy poszły. Zbiórka przy helikopterze. Dobrze, że koła wyciągnęliśmy. Zbiórka na szczycie budynku przy helikopterze. Dowódco, mamy zbiórkę przy helikopterze? Gdzieś tam? Tak, to przyjął. Wszyscy do góry, to jest do góry, tak? A ty, Rachel, jeżeli jeszcze raz odwiesz się do przełożonego tego typu dzywką, to masz kurwa nie dość, że obciętą pensję, to jeszcze gorszy karabin na następną misję. O jaką odzywkę chodzi? Jeszcze dobrze wiesz, kurwa, jaką. To co my? To był to na samej górze debrief? Tak, robimy debrief na samej górze. Nie, takie rury podłużne. Patrzcie, dowódcą, srebrny pistolet. Ja pierdolę. Skąd wy to paladyn dorwaliście? No od tego oficera. Tymi schodami się chyba nie dostaniecie, chłopaki. Ten murzyński oficer go, znaczy on, on tak, ale pen, kurde, czy jak on się... A nie, dobra, nieważne. Wewnętrzny. Są tylko zewnętrzne schody. Albo tylko wewnętrzne. Winda nie działa. Nie zwiedzałem tego budynku. O oh yes. Oni tu windy mają. Ktoś spadł? Dobra, idę, medyk. Już. Znowu jakiś debil spadł. Czekaj, Damiano. Kurwa macie, wchodzę na tych schodach, jakby to było nie wiadomo co było. Baczność! Spokojnie, ja też jestem medykiem, pomogę ci. Kurde, to opyli za kurde, nie wiem. Jesteś ty kurwa paladyni. Wejdź wyżej i zaraz się temu zajmę. 50 zł za leczenie. Piękny beret. Ja to ja tutaj rządzę. Trwawie. Dobra, dobra. To za 10 opylisz. To co, nie. Zaraz go odstrzelimy i weźmiemy? Nie. Same pożytki, więcej kasy by powiedział beret w gratisie. Dobra, jak będziemy na górze... Szabrowałeś w stronę, jak podał ten burrito. Wiesz... Jakie ładne jest, pal. Patrzcie, nawet mam swojego podwładnego. Delta do zdjęcia na prawej stronie. No Franki, chyba cię odstrzela, dziękuję. Kurwa, to było. Ja się znalazł. Dobra, ustawić. Atencyjny frajer z Instagrama.
Kal, jak seksownie. Chwila do niosa rannego. Zrozumiem jak swoją francuską modelkę. Na kogo tam go podniosłeś? Damiano do... Dobra, ja foteczkę dobrze. Cóż. Ten zamiast go leczyć, to go przytarszczy tu, nie? Podtykać z tego. Pytałem się, na NFZ czy prywatnie? Ty zamiast go coś nie badażowałeś? Szefie, to po ile dostaniemy? Cicho. To zależy, czy dostał jeszcze? To zależy, czy... Pozwólcie, że ogarnę rannego. Rannego nie liczcie. Nie, zróbcie mu zdjęcie tak, jak jest. A jak ucieka. Weź go na barki i zrób mu zdjęcie. Okej, okay, panowie. Weź go na barki. Dobra. To bracie broni, rozbójnicy, okrutnicy, zwał jak zwał. Kawał dobrej roboty ty dzisiaj.